6 dotychczasowych spotkaniach kwalifikacji do mundialu w Brazylii biało-czerwoni stracili 7 bramek. W pozostałych meczach będą musieli radzić sobie bez Łukasza Piszczka, który przechodzi rehabilitację po operacji biodra. Waldemar Fornalik w trybie ekspresowym musi znaleźć jego następcę. W środowym spotkaniu z Danią będzie miał okazję, aby przyjrzeć się Pawłowi Olkowskiemu. 23-letni defensor, podobnie jak jego górnik Zabrze, świetnie rozpoczął sezon. W 4 spotkaniach ekstraklasy zanotował 4 asysty. Inny kandydat to Piotr Celeban. Obrońca rumuńskiego Vaslui znalazł się na liście powołanych i w środę będzie do dyspozycji trenera. O pechu może mówić Bartosz Bereszyński, którego ze zgrupowania w ostatniej chwili wykluczyła kontuzja. Z Danią nie zagra, ale na wrześniowe mecze eliminacji będzie już gotowy. Odpowiedzi na to pytanie Waldemar Fornalik szuka już od kilku miesięcy. W spotkaniu kwalifikacyjnym z Mołdawią szanse otrzymali Adrian Mierzejewski i Piotr Zieliński. Dobre wrażenie pozostawił po sobie szczególnie ten drugi. 19-letni piłkarz włoskiego Udinese na boisku imponuje pewnością siebie i przeglądem pola. Alternatywą może być również Mateusz Klich, który w letnim oknie transferowym podpisał kontrakt z holenderskim PEC Twelle. W ubiegłym sezonie występował tam na zasadzie wypożyczenia. Zagrał w 13 meczach, strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Po 2 kolejkach obecnego sezonu Eredivisie ma na koncie 1 trafienie i zmarnowany rzut karny. Skrzydłowy Śląska Wrocław przeżywa najlepsze chwile w dotychczasowej karierze. W rewanżu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy strzelił 2 gole belgijskiemu Club Brugge i w 2 meczu poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Problem w tym, że na prawym skrzydle w reprezentacji niepodważalną pozycję ma Jakub Błaszczykowski. Przydatność Soboty na lewej stronie boiska stoi pod dużym znakiem zapytania. W spotkaniu z Danią Fornalik prawdopodobnie sprawdzi różne warianty ustawienia, bo z piłkarza w takiej formie żal nie skorzystać.